z jakiego środowiska ja pochodzę. Środowiska ziemiańskiego, na Lubelszczyźnie rodzice mieli majątek. Ja tam do czasów, kiedy nas bolszewicy ze wschodu nadeszli i nas wygnali, to mieszkałam jak królewna we dworze. Nie wiedziałam właściwie, co to jest wojna. Tak naprawdę mówiąc, nie wiedziałam, bo rodzice wiedzieli i przechowywali ogromną ilość uchodźców i zajęli nam dwór Niemcy na szpital i tak dalej. Ale to, dla dziecka to było tylko atrakcje. Natomiast no, jak królewna żyłam, co tu dużo mówić. Rodzina była, tak, moja mama była bardzo inteligentna, skończyła parę lat prawa. Była z, że tak powiem, z takiej linii arystokratycznej, Skarbkowie, Dzieduszyccy, Wodziccy, także było to Czartoryscy, także była to linia taka. Natomiast ojciec mój, który umarł rok po moim urodzeniu, spalił się w Warszawie w Bristolu, a potem mama wyszła za brata swojego męża, który już wychowywał mnie. Wspaniałego człowieka i cudownego ojca, mogę powiedzieć, bo własnego nie znałam. To byli ludzie, to było takie prawdziwe ziemiaństwo, takie bez, że tak powiem, szczególnych koneksji, ale zajmujące się, dobrze gospodarujące, dbające o urodę parku, o urodę dworu, czytające dużo, mama bardzo dużo czytała. Także to było środowisko inteligentne. Natomiast dalej sięgając, wzwyż, dziadkowie wszystkie ciotki, to wyobrażam sobie, że ja bym nie była w stanie z nimi dzisiaj rozmawiać. To było środowisko no, bardzo konserwatywne. Bardzo konserwatywne, myślące o, aż się boję powiedzieć, miałam taką ciotkę, która mówiła, że dobrze, że Hitler załatwił Żydów. To niestety takie też były głosy w tym środowisku, ale oczywiście nie w całym, bo byli też cudowni ludzie obok. Ja pamiętam, że moja mama opowiadała, że dla niej takim marzeniem byłoby, żebym ja skończyła studia w Szwajcarii i żebym była sekretarką, ale nie taką sekretarką, co pisze na maszynie, tylko sekretarką taką w takim, mama mi tłumaczyła, co to jest sekretarka z takiej wyższej rangi, taka pomocnica, jak gdyby. Oczywiście nie interesowało mnie to i w ogóle nic mnie wtedy nie interesowało. Potem pierwsze moje zainteresowania były właśnie teatrem. Moja siostra była, od razu miała bardzo duże zdolności malarskie, więc od razu była zdecydowana, że pójdzie do szkoły plastycznej, tak, bo wtedy nie było akademii jeszcze, tylko były wyższe szkoły plastyczne, a ja najpierw myślałam o tym aktorstwie, ale to o tej reżyserii, ale to jak bardzo byłam jeszcze młoda. A potem chciałam, wydało mi się, i to mogę opowiedzieć, że w taki dziwny sposób. Miałam kolegę, który potem został profesorem, wtedy kopał w piłkę i był bardzo wykształcony, jak na to, że był ze gimnazjum, ze dwóch starszych, o dwie klasy starszy. Przyniósł mi kiedyś do przeczytania książkę Engelsa. Byłam wtedy przed maturą, o pochodzeniu człowieka, rodziny i państwa. Niedawno przeczytałam tą książkę, żeby wiedzieć, co było przyczyną mojego zwrotu ze sportsmenki, tylko i wyłącznie, mogę powiedzieć, w takie zainteresowania w intelektualistkę młodą. Właśnie ta książka, która jest bardzo interesująca, która była właściwie praprzyczyną mojego zainteresowania i historią, i antropologią, i socjologią, wszystkim tym, co mi się wydawało, że ja będę mogła uczestniczyć w pracach w tych dziedzinach, jeżeli skończę etnografię, ale właściwie myślałam o antropologii tak szeroko, o kulturoznawstwie, ale wtedy nie było tych rzeczy, więc myślałam, że etnografia i potem, że uda mi się badać Hohentotów i Bushmenów, jeździć po świecie. Bardzo źle trafiłam na pierwsze studia. Studiowałam etnografię. Zaczęłam na Uniwersytecie Poznańskim.
bo maturę robiłam w Szczecinie, więc tam było najbliżej. Ale tam młodzież ZM-owska zadziałała ostro, bo były to lata 50. Zadziałała ostro i właściwie zamknęła ZM-owcy. Ja nie należałam do ZMP, wobec tego dowiedziałam się tego potem. Zamknęła nasz Wydział Etnografii. Profesora Frankowskiego zlikwidowała, bo był starym reakcjonistą. Bardzo sympatyczny był profesor i uczył nas rzeczywiście myślenia takiego szerokiego, więc dużo mu zawdzięczam, ale jak się okazało, że go nie ma, a był to wydział, gdzie były prawie same dziewczyny, to ja się zdecydowałam, że się przenoszę do Warszawy, a reszta dziewczyn poszła do, została na archeologii. Opowiadam o tym, bo byłam tam bardzo dzielna i byłam pewna siebie, wiedziałam, że będę naukowcem i że w ogóle jestem mocna, w życiu niczego nie przegrałam, świetnie, w sporcie dobra i w nauce dobra, no właściwie i chłopakom się podobałam, także właściwie wszystko świetnie. I zaczęłam pracować po skończeniu etnografii, zaczęłam pracować, jedna z nielicznych, dostałam etat na architekturze na Politechnice Warszawskiej. Bo dostałam się na Uniwersytet Warszawski, na Politechnice Warszawskiej dostałam etat. Profesor Piaścik niejaki powiedział mi, żebym sobie wybiła z głowy robienie doktoratu, który chciałam robić od razu, tylko żebym się zajęła biblioteką. Poszedł ze mną do biblioteki, był kulawy i taki zaniedbany, staruch, wściekły. Patrzył na mnie niechętnie. Nie miał żadnych kobiet wokół siebie, nie wiem, kto mu kazał mnie zaangażować. I kulawy poszedł ze mną do biblioteki i powiedział, otworzył książkę na 16 stronie i powiedział, a biblioteka była ogromna, całą bibliotekę musisz ostemplować na stronie 16. To brzmi jak straszna anegdota, ale tak to było i ja zaczęłam na tej stronie 16 stemplować, potem już miałam sny straszne nawet. Pieniędzy mało, zajęcie nie bardzo ciekawe. Siedział naprzeciwko mnie taki znakomity architekt, który mówił, wytrzymaj dziewczyno, wytrzymaj, potem już będzie wszystko dobrze. Szeptem mi to mówił. No, ale ja nie wytrzymałam i odeszłam. Odeszłam i postanowiłam zrealizować swój sen z dzieciństwa, który przerwał mi Zbyszek Cybulski. Moim wujem był Wojciech Dzieduszycki z Wrocławia i ja mieszkałam u nich przez jakiś czas, jak byliśmy bezdomni i strasznie żeśmy nie mieli pieniędzy. Moja rodzina i mama mnie zostawiła u wujostwa Dzieduszyckich we Wrocławiu, gdzie on był no, niezwykle, że tak powiem, popularny i śpiewał, miał taki kabaret Dymek z papierosa, a żona była reżyserką Halina Świątek-Dzieduszycka. Chyba niedobrą, ale nie wiem. W każdym razie nie ona mnie zapaliła do reżyserii. Miałam wtedy lat chyba 14. Tylko siedzenie w teatrze za kulisami, które mi umożliwiła. Strasznie mi się ten zawód podobał. Wydawało mi się, że to jest właśnie dla mnie, bo mogę rządzić. Między innymi tam zobaczyłam parę spektakli, które głęboko zapadły mi w pamięć. Między innymi z Dzwonkowskim, Pijacy się to nazywało, taka sztuka, która jak płakałam na niej, śmiałam się i no, miałam 14 lat, mówię, i tak mi zapadła w pamięć, że po prostu stała się moim marzeniem, że jeżeli kiedyś bym zrobiła takie przedstawienie, to mogę już skończyć. Z sobą. Miałem 14 lat, ale może tak nie myślałam, tylko w każdym razie wydawało mi się, że to byłoby niezwykłe osiągnięcie. I oczywiście w związku z tym, że rodzina mnie odmawiała bardzo od tego, żebym myślała o reżyserii, o teatrze w ogóle, bo po pierwsze, że co to za zawód teatr, to, że to jest babka moja mówiła, moja córka
jak spotykałam u nich w mieszkaniu ze Zbyszkiem Cybulskim, to mówiła moja córka z aktorzyną, moja wnuczka z aktorzyną, no niemożliwe, żebym mogła się w ogóle spotykać nawet. Było w pogardzie, był ten zawód i to zajęcie, w związku z tym, że były to sfery ziemiańskie. Więc taki był stosunek u mojej babki, bo rodziców już nie. No, ale zdałam maturę, wydoroślałam, ta reżyseria z tyłu głowy gdzieś mi tkwiła i byłam sportsmenką, na których zawodach grałam w koszykówkę i biegałam, na których zawodach w Warszawie, gdzie przyjechaliśmy ze Szczecina grać w siatkę właśnie, poznałam Zbyszka Cybulskiego, który przychodził, siadał, bardzo nieciekawy jakiś mały człowiek, taki jakiś skośnooki, przychodził z bardzo przystojnym kolegą z Krakowa. I ten przystojny bardzo kolega z Krakowa, dowiedziałam się, że jest aktorem i ten mały też jest aktorem. I umówiłam się, wydawało mi się, że z nimi dwoma gdzieś na jakieś wyjście. Już wtedy byłam dziewczyną, no tak tuż przed maturą, czyli już miałam 16 lat. No i na tym wyjściu przyszedł niestety nie ten wysoki, przystojny, tylko ten mały. Kiedy skończyliśmy rozmowę, ja byłam już zakochana, strasznie. Okazało się, że nazywa się Cybulski, że jest z krakowskiej szkoły teatralnej i że biega na 800 metrów i tłumaczył mi, ja już go słuchałam z wypiekami, tak był fascynujący w tym, co mówił. A okazało się, że on tam tego odpędził, by się mną zainteresował, więc mówił, że on biega na 800 metrów, ale żebym nie przychodziła, bo go nie zrozumiem, dlatego że on zawsze przegrywa, ale on się uczy przegrywać, bo w teatrze trzeba umieć przegrywać. On wydał mi się tak mądry, że pomyślałam sobie, że ja nie mogę myśleć o reżyserii, dlatego że no jeżeli aktor jest taki mądry jak on, a ja nic nie wiem jeszcze, zielona jestem, niedokształcona, niedoczytana i tak dalej, to jednak pójdę w tym kierunku, czyli skończę etnografię i potem pójdę na reżyserię. Także Zbyszek Cybulski był też przyczyną, że ja przerwałam myślenie, a że właśnie nauczył mnie, że trzeba umieć przegrywać, to tym bardziej pamiętam tą naszą rozmowę w pociągu. On mi recytował Obłok w spodniach Majakowskiego i mi tłumaczył, jak bardzo to jest trudny zawód reżysera. I on, i potem kiedyś Jurek Dobrowolski, mój przyjaciel, tłumaczyli mi obaj, że nie wolno czytać za dużo i się uczyć, bo to zabija talent. Postanowiłam, że będę zdawać na reżyserię. Musiałam zarobić dużo przedtem, bo już wiedziałam o tym, że rodzice mi nie pomogą. Więc jakoś trzeba było i postanowiłam pisać dla CPARY, to jest CPARA, to jest centralna, nie wiem, ruchu artystycznego dla amatorów, pisać adaptacje różnych prozy takiej szkolnej dla dzieci, żeby mogły robić przedstawienia i właściwie z tego żyłam, równocześnie zdając co roku egzamin na reżyserię. Postanowił mnie nie przyjąć profesor Bogdan Korzeniewski. Przedtem był taki czas, parę lat przede mną, że było dużo dziewczyn na reżyserii. Jak ja zdawałam 3 razy pod rząd, nie było ani jednej kobiety, byłam ja i byłam obcinana przez cały czas. Ja nie wiem, z perspektywy dzisiejszej myślę, że na pewno pierwszy egzamin to był niesłusznie, byłam obcięta, bo ja byłam bardzo przygotowana, miałam dobrą pracę. Claudela robiła, nie pamiętam już co to było, ale robił mi Pankiewicz projekt scenograficzny i był to jakiś Klodel, nie pamiętam jaki, ale pamiętam, że było to dobrze przygotowane. Oni mnie w ogóle nie pytali z mojego myślenia, z tego po co, dlaczego chcę iść do teatru, co, tylko mi kazali opowiedzieć o wszystkich postaciach, które wiszą dookoła gabinetu. Nie wiedziałam o nikim tam. Nie poznałam, że tak wyglądał Zelwerowicz, czy tak wyglądała pani Krzyżanowska, nie wiedziałam. Wobec tego nie zdałam tego egzaminu. Uważam, że to była krzywda i że to było typowe prześladowanie, że po co nam baba. Potem Czato mi powiedział, zresztą profesor Czato, że oni uznali
to już jak chodziłam na zajęcia jako wolny słuchacz, że oni uznali, dlatego mnie kolejny raz oblali, że ja jestem zanadto wykształcona, zanadto bibliotekarz, za mało artysta. Możliwe, że tak było. W każdym razie mnie ta trzykrotna trauma powodująca właściwie moją rozpacz, bo raptem się okazało, po tylu latach, kiedy wszystko mi się w życiu udawało, nie potrzebowałam stosować metody Zbyszka Cybulskiego, że trzeba umieć przegrywać, raptem przegrywam raz za razem, tracę wiarę w siebie, co uznałam, że jest najsmutniejsze, co może mnie spotkać. I pomyślałam sobie, że nie mogę sobie na to pozwolić, że może prawdą jest, że ja nie jestem utalentowana, ale ja im udowodnię i sobie udowodnię, że ja ten egzamin zdam. Jak już trzeci raz zdawałam, to pamiętam, że miałam właśnie tylko tego rodzaju myślenie. No to muszę zdać i potem zrezygnuję, jeżeli się okaże, że rzeczywiście oni mają rację. Zdałam właściwie dzięki Ksymenie Zanieskiej, myślę, a może już miałam zdać, może już Korzeniewski chciał dać mi święty spokój. Ale wydaje mi się, że zdałam dzięki Ksymenie Zanieskiej, która była przez niego adorowana bardzo, była kobietą w jego typie, bo on lubił duże baby. Ksymena była duża baba, pełna wdzięku, mocna, duża kobieta. I Ksymena, umówiłyśmy się z Ksymeną, z którą żeśmy się bardzo lubiły. Umówiłyśmy się, że ona się będzie nim przy moim egzaminie zajmować bardzo serdecznie. No i ona zrobiła wszystko, co mogła, żeby on nie przestał się mną w ogóle interesować. No i a reszta profesorów była, że tak powiem, za mną, więc udało się, zdałam. I potem właśnie, potem jeszcze raz miałam tylko z Korzeniewskim miałam przygody dziwne, to zaraz o nich opowiem, ale miałam potem jeszcze z Czatą, właśnie to, co Czato mówił o tym, że ja jestem zbyt inteligentna, za mało emocjonalna i za mało, że to moje wykształcenie będzie mi przeszkadzało w sztuce. A sam był tak strasznie nudny, że pisał dobrze, to pewnie wiecie Państwo, bo jesteście teatrologami, natomiast na jego zajęciach, jego egzaminy to było coś najnudniejszego w świecie. On potrafił na przykład egzamin zrobić tak, który przegrał, Grzegorzewski go nie zdał, robić taki egzamin, żeby powiedzieć spisy osób we wszystkich sztukach Fredry. Jak ktoś pomylił, że tu nie była Antolka, tylko była tam Karolka, to oblewał po prostu. Normalnie trzeba było wyliczać wszystkie postacie. On mówił, proszę bardzo, w dyliżansie. Proszę bardzo, taki był egzamin. Więc była to miejscami szkoła dla idiotów, robiona przez mądrych profesorów. Ja już na drugim roku, chyba na drugim roku, w związku z tym, że byłam wtedy związana z Jerzym Adamskim, moim przyszłym mężem, który został prorektorem szkoły teatralnej, to Korzeniewski mi strasznie dokuczał. Na przykład na jednym z egzaminów wypytywał mnie dokładnie, jak my z sobą żyjemy, że on taki mały, ja duża. I taki zrobił mi taki, sam na sam żeśmy byli, zrobił mi taki jak gdyby egzamin o seksie. Między innymi podniósł pióro i spytał się, co to jest. Ja powiedziałam, że pióro. On powiedział, że żadne pióro, to jest narząd rodny kobiety. On bardzo lubił takie myślenie seksualne. Któregoś razu, nie pamiętam, czy to było jeszcze, jak byłam wolnym słuchaczem, czy już na trzecim roku, mieliśmy zajęcia z nim, takie robienie scenek z aktorami ze starszych lat, którzy siedzieli naprzeciwko nas, myśmy siedzieli tu, reżyserzy. Było nas bardzo dużo, właśnie to był ten czas, kiedy było nas 14 osób, czyli to musiało być już za trzecim razem. Wyrwał mnie na środek sali. Myślałam, że umrę ze strachu, bo już wiedziałam, że będzie się działo coś bardzo niedobrego. I poprosił mnie, długo się zastanawiał. On miał taki zwyczaj, że tak ruszał ręką przez cały czas i to było wiadomo, że już jest bardzo zdenerwowany.
kazał mi z Damięckim małym. Mały Damięcki wyglądał wtedy jak 14-letni chłopak. Taki był maluśki i strasznie wyglądał jak dziecko. Z małym Damięckim scenę Wzwód prącia u rycerza w zbroi. Nie było to łatwe zadanie. Nie bardzo wiedziałam, co zrobić. Stałam zrozpaczona. Zaczęłam płakać. Koledzy mi podpowiadali różne rzeczy. Podpowiadali mi na przykład, że chyba Józek Duriasz, że noga w zbroi idzie do góry lewa. Albo no, różne rzeczy mi wymyślali, pomagali, a ja stałam i płakałam, bo wiecie, czułam się zdeptana i zbezczeszczona. I wtedy to było naprawdę deptanie po mojej babskiej, że tak powiem, wrażliwości. Romek Kłosowski zachował się wtedy pięknie, wymyślał profesora od sadystów i profesor wyszedł i trzasnął drzwiami. Chyba to był ostatni raz, kiedy mnie prześladował. Potem, jak zostałam ministrem kultury i sztuki po wielu latach, ubóstwił mnie, mało powiedzieć, chodził za mną i mówił, że urodziłam się do tego, żeby być ministrem. Wdzięczam Korzeniewskiemu bardzo dużo mimo wszystkiego tego, co mnie zrobił, a może dlatego. Dlatego, że nauczył mnie pokory. Pokora, tak jak Zbyszkowi była potrzebna umiejętność przegrywania, tak myślę, że reżyserowi jest potrzebna pokora. Z jednej strony potrzebna jest wiara w siebie ogromna, ale z drugiej strony pokora, po pierwsze wobec sztuki. Czyli na przykład takie pisanie Wyspiańskiego przy pomocy Witkacego, na przykład, jak robią niektórzy moi młodsi koledzy, czy sztuka, no deptanie po klasyce okrutne, mnie nie przyszło do głowy z szacunku i z pokory, którą mnie nauczył Korzeniewski wobec tekstu. Można dyskutować z tekstem, można go interpretować w tysiąc sposobów, natomiast pokora moja, wynikająca właśnie z tamtej szkoły, ale głównie szkoły Korzeniewskiego, której się nauczyłam wtedy, nie pozwalałaby mi mieć stosunku do sztuki takiego, że wszystko tylko przeze mnie, czyli ja siebie interesuję, a nie sztuka i publiczność. To jest bardzo ważne, to jest dużo, czego mnie nauczył. Nauczył mnie tego, że dalej, mimo tych wszystkich rzeczy, wierzę w siebie. Czyli nie udało mu się mnie zdusić. Ja bardzo długo chodziłam i żebrałam, prosiłam o pracę w różnych teatrach prowincjonalnych. O Warszawie w ogóle nie marzyło mi się. Pomógł mi Kłosowski dostać się do Białegostoku. Dlaczego tak mi trudno było? Myślę, że też tutaj działało to, że jestem kobietą, że woleli brać młodego reżysera mężczyznę, ale nie mam na to żadnego dowodu. Ale tak mi się wydaje, coś za długo to trwało, że ja nie mogłam pracy znaleźć. Mimo, że opinię miałam dobrą, już jak wychodziłam ze szkoły. No wreszcie dostałam się do Białegostoku i od tego czasu muszę powiedzieć, że nie miałam z kłopotu ze swoją płcią jako reżyser, a rok po roku to, że jestem dziewczyną, pomagało mi, bo jeżeli już zaczynałam mieć nazwisko, a zostałam zaliczona do grupy młodych zdolnych jako jedyna dziewczyna, to, że byłam dziewczyną, było walorem. Bo po prostu no, były to stosunki przeważnie męsko-damskie, bo przecież dyrektorami teatrów byli przeważnie mężczyźni. I tak jakoś się to układało, że lubili mieć do czynienia z babą. Nie przeszkadzało im to. Także w dalszym ciągu nie miałam żadnych kłopotów. Nawet Irena Babel, która była w teatrze w Nowej Hucie, też mnie przyjęła, mimo że kobiety bywają niesolidarne, też mnie przyjęła. A przedtem jeszcze przyjęła mnie, ale to tylko tyle, że pozwoliła mi zawiązać przyjaźń z Adamem Hanuszkiewiczem, który u niej był na etacie. I pracowałam bardzo długo, zanim się dostałam jeszcze do szkoły,
to właśnie pracowałam jako asystentka Adama i muszę powiedzieć, że więcej się nauczyłam od Adama niż w szkole teatralnej. Zawodu to nauczył mnie tylko profesor Świderski, który nauczył mnie pracy z aktorem. Nauczył formułowania zadań aktorskich. Takich rzeczy, których ja nie mogłam umieć, a moi koledzy wszyscy oczywiście wiedzieli, jak to robić, bo wszyscy prawie byli aktorami. Jeździłam po różnych teatrach, między innymi w teatrze w Nowej Hucie, w Białymstoku, parę spektakli, w Nowej Hucie i wreszcie w Poznaniu, w Teatrze Polskim. Szczęśliwie mi się trafiło, tam był dyrektor Jerzy Zygalski, szczęśliwie mi się trafiło, że w pewnym momencie pozwolił mi robić co chcę, bo na początku kazał mi robić przepióreczkę Żeromskiego, tak, ku mojej rozpaczy, bo nie wiedziałam, o czym mam to robić. Robiłam przedstawienia już takie, które były bliskie mojemu sercu i mojej myśli i że tak powiem, w Poznaniu uznano mnie za wyjątkową, tak bym powiedziała. Wydobyłam sobie renomę i uznana zostałam za, że tak powiem, za wybitną reżyserkę w Poznaniu. Wobec tego dyrektor Wydziału Kultury, wtedy tak to się nazywało, wojewódzki, jak się Obidniakowa miała odejść, zaproponował mi, żebym nie wzięła Kalisza. Wtedy miałam w życiu swoim rewolucję, bo się rozstawałam z Adamskim, a schodziłam z Michałowskim. Nie mieliśmy domu. Ja marzyłam o własnym zespole, bo wiedziałam o tym, że bez własnego zespołu nic nie zrobię. O stworzeniu tej wspólnoty i podjęłam decyzję razem z Michałowskim, że bierzemy ten kalisz, znaczy, że biorę ten kalisz. Naradziłam się z Maćkiem Prusem, czy on chce mi pomóc i czy chcemy razem ten teatr tworzyć. Maciek się zgodził, Kajzar się zgodził, wiedziałam o tym, że mam świetnych reżyserów młodych. I tak z dzisiejszej perspektywy, jak się na to patrzę, to był taki zalążek takiej rewolucji w teatrze, bo żeśmy zrobili wtedy Festiwal Teatru Poszukującego, który był teatrem pomieszanym, teatrem przedstawieniami zapraszanymi, które były rewolucyjne, na przykład pamiętam Antygonę Hanuszkiewicza z Chodakowską w roli głównej. To było bardzo rewolucyjne przedstawienie, ale równocześnie najróżniejsze przedstawienia offowe z teatrów studenckich właściwie. Teatr Ósmego Dnia z Krakowa, teatry z Wrocławia. Więc był to teatr bardzo specjalny i bardzo, no tak z dzisiejszej perspektywy, rewolucyjny na tamte czasy. To było niezwykłe zdarzenie i niezwykła moja odwaga, jak postanowiłam zwolnić wszystkich aktorów Obidniakowej. Zostawiłam tylko jedną parę, bo weszli do mnie i miałam już też mieć z nimi rozmowę o tym, że się chcę z nimi pożegnać i zobaczyłam u niej na ręce numery oświęcimskie i wobec tego ich zostawiłam. Bardzo się okazali przydatni. Natomiast wszystkich pozostałych zwolniłam i ustaliłam taką metodę przyjmowania, co z Maćkiem żeśmy Prusem robili. Była to taka harcerska trochę metoda, że trzeba było nasi aktorzy, których żeśmy mieli, na przykład ja, męża Janusza Michałowskiego już wtedy, Maciek Prus, swoich aktorów, których znał, bo ja mniej znałam, ja znałam tylko z Poznania aktorów i z Nowej Huty trochę, że gwarantuje się za nich. I ci aktorzy, którzy byli przez nas gwarantowani, mogli ściągnąć też jakiegoś aktora przez siebie gwarantowanego. Czyli była to taka szkoła harcerska, takich szukania takiej bardzo drużyny zgranej, ludzi, którzy podobnie myślą, ludzi, którzy mają takie same widzenie teatru i świata. Także stąd był ten sukces Kalisza, że byli to niezwykle zgrani ludzie. W związku z tym, że w momencie, kiedy zaczęłam myśleć o dyrekcji teatru, a był to wynik moich doświadczeń jeżdżenia po różnych teatrach
i właśnie postrzegania teatru jako takiego zatomizowanego, społeczności zatomizowanej. Ja chciałam bardzo, żeby to była wspólnota. Wydawało mi się, że tylko tak można stworzyć teatr, żeby stworzyć wspólnotę, która współtworzy ten teatr, że nie ja go tworzę, tylko oni wszyscy go współtworzymy. I rzeczywiście tak się udało zrobić, że do momentu, kiedy zdradził mnie paskudnie Maciej Prus i odszedł z grupą aktorów, to było po 2 latach, a 3 lata razem 3 lata żeśmy byli w Kaliszu, rzeczywiście stanowiliśmy taki zespół, jaki mi się marzył i udało się go zrealizować, myślę, że w 80%. Z częścią tej grupy przeszłam do Poznania potem, budując teatr od nowa znowu zupełnie, dlatego że wchodząc do nowego teatru, który nie miał aktorów, więc po raz drugi, już tym razem bez bolesnego zwalniania aktorów, mogłam sobie zorganizować drużynę własną. Ja mogę powiedzieć, jak mnie odbierali, bo to jest fajne, bo to tak może myśleć. Oczywiście o tym, że władza i że mi się to podobało, bo władza, to oczywiście już jak miałam lat 14, tak myślałam, bo byłam wtedy równocześnie szefową, drużynową w harcerstwie, w SP, w Służbie Polski, bo nie należałam nigdy do żadnej organizacji, ale do Służby Polski należałam. Byłam szefową w koszykówce, w siatkówce drużynową, więc zawsze byłam, że tak powiem, tą władzę miałam. W szkole teatralnej też byłam wójtową, ale to chłopcy się śmiali. Ale zdałam sobie sprawę, jeżdżąc po tych teatrach, zdałam sobie sprawę, że nie mam możliwości, że nie będę umiała zrobić dobrego przedstawienia, jeżeli nie będę miała swoich ludzi, z którymi się porozumiem. A jeżeli ja chcę się porozumieć z ludźmi, to było doświadczenie zjeżdżenia po tych teatrach. A jeżeli się chcę porozumieć z tymi ludźmi, to muszą oni mieć swój wkład, muszą czuć się ważni i musi to być wobec tego wspólnota w tym sensie, że nie jest to tak, że ja robię hierarchię w teatrze, że są najlepsi, najgorsi i tak dalej. Nie. Wszyscy tworzymy zespół, oczywiście. W sztuce teatru nie może być tak, że nie ma najlepszych i takich, co mogą zagrać tylko epizod. Ale jeżeli jest dobra atmosfera i aura w teatrze, to zespół rozumie to i przyjmuje to do wiadomości w sposób, jeżeli jest to uczciwie robione, prawda? A nie, że się lansuje swojego męża na przykład, czy swoją żonę. To wtedy nie jest dobrze, ale szczęśliwie miałam utalentowanego męża, więc mogłam go obsadzać. Więc, bo ta wspólnota była dla mnie niezwykle ważna. Jak przyszłam potem do Poznania z częścią zespołu z Kalisza, bo już była zrobiona selekcja, czyli ci, na których się zawiodłam jednak, bo tacy byli, część nich odeszła z Prusem do Warszawy, a na części ja się zawiodłam, więc cząstkę tylko wzięłam z sobą do Poznania. Tam dobrałam ludzi, których znałam już w Poznaniu, do swojego zespołu i zaczęliśmy tworzyć teatr już inny, bo to był jak gdyby kolejny etap mojego rozwoju, więc jak gdyby inne zadania, bo to duże miasto. Za każdy ambitny bardzo spektakl w Kaliszu musiałam potem zrobić jakąś bajkę przecież, czy coś takiego, czy trendowatą, prawda? Zresztą świetną, Prus zrobił trendowatą, która była spektaklem, na którą waliły tłumy Kaliszan i płakały, a jak przyjechali krytycy, żeby obejrzeć nasze przedstawienia i między innymi zobaczyli trendowatą, gdzie muzyka była Beethovena, do tego jako kompozytor występował Beethoven. Była to komediofarsa w gruncie rzeczy zrobiona przez Maćka. Natomiast ze świetną rolą Kasperski, natomiast Warszawa, jak przyjechała, to pękała ze śmiechu i publiczność kaliska wstała i zaczęła z oburzeniem mówić, że kto to przyjechał tutaj, na czym, nie wolno się śmiać na tym przedstawieniu. Bardzo to było piękne. Więc w Kaliszu trzeba było robić trendowatą
jak się chciało zrobić na przykład Szewców Witkacego. Pierwszy rok w Kaliszu był mocno, mam wrażenie, zdominowany przez tematy kobiece w pani reżyserii, tak? Dom kobiet, noce i dnie, to był ważny sygnał, wydaje się, na inaugurację działalności. No, niech pani zobaczy, że ja tego nie zauważyłam, że to był temat kobiecy. To tak było organicznie, wyszło ze mnie, że nie zauważyłam, że zaczynałam, że tak powiem, kobiecym repertuarem. Tak, to było organiczne, ale ja w Kaliszu robiłam teatr egzystencjalny. Jeszcze na samym początku, czyli fascynował mnie człowiek, dochodzenie do jego wszystkich tajemnic, ale człowiek jako taki. Taka analiza dogłębna, próbowałam tak zrobić. Na przykład właśnie Dom Kobiet, to pamiętam, żeśmy zrobiły z Zośką Wierchowicz cały w takich zwiędłych, wszystko było w zwiędłych kwiatach, takich wysuszonych, jesiennych, jak gdyby taki umarły świat tych kobiet i te analizy, ja myślę, że ja analizę Domu Kobiet z tymi dziewczynami wszystkimi robiłam co najmniej jakbym była uczennicą Jarockiego, bo myśmy rzeczywiście starały się dojść do tych sfrustrowanych kobiet, dojść bardzo czerpiąc z własnych doświadczeń, właśnie kobiecych doświadczeń. Była to bardzo ciekawa robota, pamiętam. To pierwsza moja próba takiego analitycznej pracy z zespołami, a nie myślenia o inscenizacji, tylko właśnie o tym umarłym szczęściu, tak to było, można powiedzieć. Zofia Wierchowicz była jedną z najwybitniejszych scenografek w tym czasie w Polsce. Miała taką swoją własną wizję teatru szekspirowskiego. Zbudowała scenę szekspirowską, która w gruncie rzeczy pasowała do każdej szekspirowskiej sztuki. I byli reżyserzy, tacy jak na przykład Maciejowski. Który z nią robił, a potem tą maszynę do grania Szekspira stosował we wszystkich swoich sztukach już zawsze. Zawsze z nią robił. Ona u nas robiła pierwszy raz reżyserowała u mnie w Kaliszu. To był jej debiut reżyserski, bo tak to tylko scenografię robiła, wspaniałe. I jak robiła Burzę Szekspira, to też robiła oczywiście w tej swojej maszynie do grania Szekspira. Była ona bardzo znaną, znaczy wybitną scenografką i bardzo wybitną też malarką. Malowała tak jak Boznańska na drzewie. Także te jej portrety takie wchłaniane były przez drzewo, przez tą materię, na której malowała. Mnie bardzo dużo nauczyła. Nauczyła mnie na przykład, bo naprawdę więcej niż szkoła uczy się człowiek w praktyce, jak pracuje. Zośka Wierchowicz, nigdy nie zapomnę, jak mnie uczyła, jak się myśli o kostiumie. O kostiumie, który trzeba tak naczytać się postaci, żeby być pewnym, że ta postać nie może być inaczej ubrana niż właśnie tak. Także to nie jest taka fantazja, jak mają scenografowie bardzo często, że tak sobie, jak gra Zosia, no to tak mu trzeba ją ubrać jak Zosia, prawda, bez, że tak powiem, wczytywania się w postać, w różne relacje tej postaci i tak dalej. Zośka była niezwykła i tam był jeszcze, w Kaliszu u mnie był jeszcze Kazimierz Wiśniak, wybitny scenograf. Także ja miałam taką trójkę najwybitniejszych w Polsce scenografów, Andrzeja Sadowskiego, na pewno macie tutaj tą jego ostatnią książkę o nim, Andrzeja Sadowskiego, Kazimierza Wiśniaka i Zofię Wierchowicz. Z Zofią Wierchowicz robiłam właściwie prawie wszystkie sztuki wtedy w Kaliszu. Umarła wcześnie. Jak się przenieśliśmy do Poznania, to mieliśmy oczywiście inną publiczność. Na początku bardzo trudną. Potem nas pokochali i robiliśmy już inny teatr. Robiliśmy teatr już nie taki
właśnie, którym trzeba było płacić komercją taką, nazwijmy to komercją, za poważny repertuar. Zespół był nadal bardzo, że tak powiem, oddany teatrowi i wspólnotę. Udało nam się stworzyć wspólnotę, ale była to inna już wspólnota, bo wszyscy mieliśmy, nie mieszkaliśmy w domu aktora, tak jak w Kaliszu wszyscy, tylko każdy już tu miał swoje mieszkanie. Wszyscy założyli rodziny, czyli było to zupełnie co innego. Natomiast poczucie więzi było podobne, takie same właściwie. Jakoś udało się. Udało się bardzo, znowu do momentu, kiedy Wiśniewski, którego urodziłam, w pewnym momencie nie powiedział stop, wziął część zespołu i odjechał do Warszawy. I zaczęła mnie fascynować polityka. Zawsze się interesowałam polityką, ale teraz się zainteresowałam nią bardzo. I w związku z tym zaczęłam robić teatr polityczny. To tak było, że był jedna część była teatru Wiśniewskiego, jak gdyby, a druga część moja teatru politycznego. To były różne rzeczy, ale to było trochę później. Ja nie pamiętam, bo nie mam spisu, żeby powiedzieć przed sobą, żeby powiedzieć, kiedy to było, ale to były najróżniejsze spektakle, bo było na przykład Wizyta starszej pani. Pamiętam, że ją Jackowi Kuroniowi ofiarowywałam, bo była to historia sprzedania się. Jacek wtedy siedział w więzieniu, a naród już zapominał, ale to już było po Solidarności. To było, jak ja wyszłam z internowania już. A naród cały już kupował żółte buty, tak jak jest w Wizycie starszej pani, że wszyscy sprzedają się powoli i widać, kto się sprzedał, bo zaczynali chodzić w żółtych butach. Robiłam Turonia, też politycznie Turonia robiłam. Czyli przez cały czas było takie myślenie, że cała klasyka, ale pod spodem interpretacja na dzień dzisiejszy. Tak samo opera za trzy grosze. To brzmiała niezwykle. Przed tą kratą, jak stali ci ludzie i żądali chleba, naprawdę, to było niezwykłe. To było bardzo polityczne przedstawienie. Jeździliśmy z tym po Czechosłowacji, po Słowacji. Wszyscy rozumieli, o co chodzi. To było oczywiście nie moje od początku przedstawienie, tylko przeze mnie potem robione, bo to robił niejaki Raul z Armenii, ale wyjechał przerwaną, miał reżyserię, bo mu się 6 godzin zrobił. No więc tak, a wreszcie doszło do czerwca 56. To już wtedy byłam bardzo zaangażowana. Już w teatrze u nas była, ale to już były lata 80. oczywiście, była bibuła, była roznoszona normalnie, także wiedzieli już ludzie władzy, że u nas jest i drukuje się, i roznosi się właśnie samizdaty. I jeszcze jednym z tych spektakli, które nazywam spektaklami politycznymi, był mój Wróg Ludu, ze świetną rolą zresztą Michałowskiego. To było zrobione zaraz po moim wyjściu z internowania. Nie było wtedy w ogóle papieru w Polsce. Nie można było zdobyć go. Dla młodzieży to dziwne będzie, jak ja taką rzecz mówię, ale rzeczywiście tak było. Nie mieliśmy plakatów, wobec tego poprosiłam mojego plastyka. Zdobyłam gdzieś papier taki z takimi zdziorbami, pakowy papier, ale taki, teraz nie wiem, co można by było z tym robić. Może wyścielać podłogę, nie wiem co. To był gruby bardzo papier, gruboziarnisty, robiony z kawałkami słomy jeszcze, takimi zdziorbami ze słomy. I żeśmy to pocięli, ten papier pakowy, i napisała ona wielkimi takimi literami czerwoną farbą Wróg Ludu, nic żeśmy nie mieli w podtekście, Wróg Ludu, małe Ibsen i duże reżyseria Izabela Cywińska. Rozwiesili to moi panowie techniczni po mieście. Ja w nocy zostałam zerwana przez policję na równe nogi, że co ja zrobiłam, że natychmiast mam wydać dyspozycję, żeby zdjąć te plakaty nawołujące do rewolucji. Okazało się, że jak ona namalowała tą farbą Wróg Ludu, to ta farba czerwona spłynęła i to jak płynąca krew była z tych liter.
popłynęło w dół. No więc ja zaczęłam się śmiać w tym telefonie. Oczywiście niczego nie wydałam, żadnych dyspozycji, ale rano już nie było plakatów. Oni sami zdjęli, policja gdzieś kazała komuś zdejmować, ZOMO pewnie czy coś. Także taką miałam przygodę z wrogiem ludu. Jak to było wtedy, wszyscy byli czujni, bo pytajcie się, jakie przesłanie polityczne. Dzisiaj musiałoby być to bardzo wyraźnie powiedziane, o co chodzi, przeciwko czemu spektakl występuje na przykład. Klasyka, jak jest interpretowana, żeby dotyczyła współczesnego życia. Wtedy nie potrzeba tego było, dlatego że myśmy byli tak wszyscy nastawieni na to, że coś się wyczyta, że się jakoś porozumiemy ponad głową cenzorów, że wystarczyło, że była czerwona poduszka w bajce Szwarca. W Kaliszu jeszcze pamiętam, w bajce Szwarca była czerwona poduszka na łóżku i cenzor przyszedł i zdjął czerwoną poduszkę. Bo jak to chodzi, o co wam chodzi, że czerwoną poduszkę można tak bić? Nastawienie publiczności było takie samo jak cenzury, czyli publiczność też wyłapywała wszystko. I ten nasz język porozumiewania się z publicznością, która w kwiatach umieszczała odznaki Solidarność, te takie malusieńkie znaczki, były w każdym koszyku kwiatów. To był taki czas takiej wrażliwości na siebie nawzajem, artyści i ich publiczność, i ich odbiorcy, że to było fascynujące, fantastyczne. Po oskarżonym czerwcu 56, na którym na premierze był Wałęsa, był Wajda, był Goździk, był, no dużo było Kuroń, dużo było wybitnych ludzi. Graliśmy to 99 razy. Setny raz miał być 13 grudnia, już go nie było. I było to przedstawienie, na które po raz pierwszy śmieliśmy się, że zjeżdżają chłoporobotnicy autobusami i my się nie wstrząsamy, bo normalnie bywało tak przez cały PRL, że dowozili robotników do teatru i kazali im oglądać biedakom, a myśmy bardzo nie lubili takich widzów, którzy przecież nie przyjeżdżali po to, żeby nas oglądać, tylko przyjeżdżali dlatego, że muszą. Tym razem przyjeżdżali, bili się, mieliśmy wykupione bilety do końca sezonu. Bo poszła fama w Polskę, że jest przedstawienie, które mówi o robotnikach, naprawdę. To w tym przedstawieniu było tak, że władza, ubecja i stała na takiej trybunie, tak jak na trybunach pierwszomajowych, stali tam ludzie, których łatwo było, można odczytać było, że jest to władza, a defilada i wszystko, i wszystkie zwierzenia narodu, czyli prostych ludzi, odbywały się pod tą trybuną. W pewnym momencie przychodził, właśnie nadchodził czerwiec 56, czyli te wypadki czerwcowe z 56 roku. Była taka scena, że tam światło gasło i czarne postacie wywalały tą trybunę. Ta trybuna się waliła, ich już nie było, tych przywódców i taki głos, wysokie C, towarzyszyło temu, taki straszny, piękny głos Wojtowicz Stefanii towarzyszył upadkowi tej trybuny. Ja myślę, że przez ten spektakl w jakiś sposób spowodował, że mnie zapisano sobie w pamięci i wpisano mnie na listę internowanych. Wpisana byłam już od września, się okazuje, no, czyli już grany był czerwiec 56. Wiadomo było, że u nas w teatrze były wystawione listy broniące teatru 8 dnia, że mamy właśnie ruchy edytorskie, że tak powiem, podziemnych książek i prasy podziemnej. Więc, ale myślę, że czerwiec 56 dołożył się do tego. Kiedy byłam internowana w dniu 14 grudnia, nie 13, tylko 14, kiedy już bezpiecznie siedziałam w domu z kolegami i oglądaliśmy nasze zdjęcia z Lwowa, slajdy ze cmentarza lwowskiego, z Łyczakowskiego, jak przyszli i wzięli mnie w kajdany, że tak powiem. Opowiadam o tym
opowiadam o tym, bo teraz okazało się, że po pobycie w więzieniu w Poznaniu zawieźli nas wszystkie kobietki do wielkiego obozu babskiego. Gdzieś ściągnęli z Polski wszystkie kobiety do Gołdapi. To jest tuż nad granicą rosyjską. To jest dosłownie tak, że pieszo można przejść, tylko jezioro dzieli Rosję od Polski. Tam nas wszystkie zwieźli. No i było Królestwo Babskie. Poznałyśmy się wszystkie, także do tej pory to jest tak, że ktoś kogoś spotyka i wie, że to jest Prycza w Prycze z Gołdapi. To całe takie środowisko się zrobiło dziewczyny z Gołdapi. Okazało się, że były tam robotnice, były tam salowe, były tam profesorki uniwersytetu, były tam wielkie aktorki, bo Mikołajska była o 3 pokoje ode mnie dalej. Ja mieszkałam w pokoju, gdzie były dwie profesorki anglistyki. Była żona Kuronia i tak dalej, i tak dalej. No było to jedno z moich więzień, bo jeszcze przedtem 2 razy siedziałam, ale to już nie ma co opowiadać o więzieniach. Tylko po wyjściu z tej Gołdapi, to było taką, no zima jeszcze była, także to ja siedziałam 4 miesiące tylko, nie więcej. Wyszłam z tej Gołdapi i nie wiedziałam, gdzie mam jechać, czy do Poznania, czy do Warszawy, gdzie przed zamknięciem mnie w Gołdapi, przed internowaniem, dostałam teatr na Woli. Miałam projekt, jak mi poprosili, żebym wzięła ten teatr na Woli, po Łomnickim, to ja miałam bardzo ciekawy projekt, taki na tamte czasy, myślę, że trafiony w dziesiątkę. Czytałam niedawno ten projekt i bardzo mi się podobał. To był projekt taki bardzo żywy dom kultury, który miałby za wzorzec te domy kultury, które we Francji były, które oglądałam kiedyś jeżdżąc po Francji, oglądałam te domy kultury. Takie centra dla robotników i znowu tak, że tak powiem, dla nawet z teatrem eksperymentalnym w środku, z teatrem dla szerokiej publiczności. Bardzo to było rajcujące na tamte czasy, kiedy żeśmy wszyscy byli tacy podnieceni tą polityką. I ja nie podpisałam umowy przed tym internowaniem, dlatego że czekałam, aż prezydent miasta Warszawy da mi 6 mieszkań dla aktorów, bo chciałam z sobą wziąć znowu aktorów moich z Kalisza i z Poznania, już z rodzinami do Warszawy. I miałam obiecane te mieszkania, ale bałam się, że mnie oszukają, więc czekałam na to, że dostanę i wtedy podpiszę. No w międzyczasie właśnie zostałam internowana i jak wróciłam do Poznania i nie wiedziałam jeszcze, co mam zrobić. Pojechałam do Warszawy, przyjął mnie wiceprezydent Szymborski i powiedział, że no niestety już nie będziemy się spotykać. Ja poprosiłam o zwolnienie na papierze. On mówi, jak mogę pani dać zwolnienie na papierze, jeżeli nie podpisała pani umowy. Ja mówię, ale ustna się też liczy, proszę mi dać teraz na piśmie. I chyba jestem jedynym dyrektorem teatru, który ma zwolnienie z pracy bez zaangażowania przedtem do pracy. A bardzo chciałam mieć taki papier. Wróciłam do Poznania i okazało się, że władze poznańskie, oczywiście zespół zachowywał się cudownie przez cały czas i ludzie się zachowywali cudownie. I moi koledzy w Warszawie podpisali wszyscy listy, i Hanuszkiewicz, i Jarocki, i Dejmek, i Holubek, i Zapasiewicz, i tak dalej. I Rakowski, którego znałam prywatnie przedtem jako mąż Elki Elżbiety, też wstawił się za mną. Wróciłam do Poznania i okazało się, że władze właściwie bardzo się cieszą, że nie poszłam do Warszawy, że przyjęli mnie z powrotem. No i zaczął się intensywny czas pracy, już to było bardzo jeszcze wszystko takie świeże, póki był stan wojenny, to ciągle żeśmy walczyli, czy grać, czy nie grać.
No, ja byłam za tym, żeby grać jak najszybciej, bo po to jesteśmy powołani, teatr, żeby publiczności robić, żeby rozmawiać z publicznością, a nie żeby nie grać jak chcieli, chciała Warszawa. Miałam nawet z tego powodu nieprzyjemności, że nie chcę tak długo bojkotować. Byłam tak samo przeciw temu bardzo długiemu bojkotowi telewizji. Uważałam, że 2 lata wystarczy, że potem to już jest krzywda, bo rzeczywiście całe pokolenie aktorów właściwie wyleciało w jakiś sposób z życia publicznego, jak nie widać ich było, tych młodych, jak nie widać ich było w telewizji. Także też przeciwstawiałam się kolegom, którzy chcieli ciągnąć ten bojkot. Po wyjściu z internowania zaczął się jak gdyby inny jeszcze okres w teatrze. Jeszcze bardziej, że tak powiem, zdefiniowany politycznie, bo tego ode mnie też publiczność oczekiwała, bo już ja byłam w Poznaniu wtedy za Emilię Plater przecież. Więc publiczność przychodziła do teatru z nastawieniem, że ja im coś takiego opowiem, coś im takiego pokażę. Było to bardzo trudne zadanie, dlatego że z jednej strony chciałam przecież, żeby nie wyrzucili mnie z teatru natychmiast, bo byłam odpowiedzialna za tą instytucję i za kolegów. To była straszna bieda. Jeździli aktorzy taksówkami, dziewczyny zarabiały oczka zarabiały oczka na takiej maszynce, żeby w ogóle było z czego żyć, bo to była straszna bieda. Także tym bardziej ten teatr był chociaż takim zalążkiem i wspólną rodziną. Mieliśmy poczucie znowu tej wspólnoty takiej, którą jeszcze łączyła sytuacja polityczna. Wyjechałam 3 razy za granicę. Pierwszy raz w 1977 roku. Ja mówię o swoich spektaklach, nie o spektaklach Wiśniewskiego. W 1977 roku wyjechaliśmy z moim mężem Januszem Michałowskim do Stanów Zjednoczonych i z Andrzejem Sadowskim z naszym przedstawieniem Śmierć Tarełkina, Suchowo-Kobylina. I tam żeśmy robili to przedstawienie. Janusz grał po polsku, był tłumaczony na słuchawki, skądinąd przez Indianina, który miał egzemplarz francuski. Potem miałam piękną wędrówkę po Stanach Zjednoczonych. Jako kobieta dostałam stypendium. Był to rok kobiet chyba. Taki był widocznie. Dostałam z ambasady amerykańskiej stypendium na co mogę sobie robić, co chcę, na 2 miesiące jeździć po... Sama sobie miałam zrobić drogę i jeździć po Ameryce, po Stanach Zjednoczonych. Cudowna to była przygoda. Poznałam wtedy bardzo dużo interesujących kobiet, bo one wiedziały, że ja jestem na tego rodzaju grancie. Między innymi pierwszy raz spotkałam się z feministkami, pierwszy raz spotkałam się z klubami lesbijskimi, pierwszy raz spotkałam się z malarkami, same malarki, które były też zorganizowane w takie kluby kobiet malarek. Cały ruch kobiecy poznałam wtedy, ale oprócz tego oczywiście normalnie też żyłam, funkcjonowałam i oglądałam Hollywood od tyłu i oglądałam Indian na granicy z Meksykiem, fascynujące teatry indiańskie, takie powiedziałabym nie teatry zawodowe, tylko teatry amatorskie, takie rodziny, wspólnoty wędrujące jak u nas Cyganie. Bardzo to było interesujące i jak wróciłam, to za chwilę już jechałam do Związku Radzieckiego, do UFY, reżyserować ich czworo z Zośką Wierchowicz właśnie. Przedtem robione ich czworo w Polsce.
Bardzo to było interesujące, bo to była Baszkiria, czyli oni nie umieli po rosyjsku i ja bardzo słabo, i ja też bardzo słabo, a oni grali po baszkirsku, więc ja nic nie rozumiałam, jak oni grają. I jak przyjechała komisja, żeby oceniać to przedstawienie z Moskwy, to bardzo mi dziękowali, bo była to właściwie pantomima. No bo ja starając się reżyserować, nie mogłem się z nimi porozumieć, pokazywałam im oni i oni to, w związku z tym, żeśmy wymyślili dekorację taką w ptasim świecie, to w związku z tym była to bardzo ciekawa pantomima i oni wszystko zrozumieli. Ta komisja moskiewska. Następny raz pojechałam do Związku Radzieckiego, do Omska reżyserować. Bardzo ostre politycznie przedstawienie, które dyrektor Teatru Omskiego zobaczył w Polsce. Był to Tartuf, który był cały zrobiony na temat tego, że społeczeństwo ma taką, przeciwko społeczeństwu, że społeczeństwo ma taką władzę, jaką sobie, jaką chce, na jaką sobie zasłużyło. Im się to strasznie spodobało, uważając, że nasze społeczeństwo jest odważne i mocne, a ich jest gnuśne i godzi się na to, żeby wierzyć w takiego Tartufa. Prawie już skończyłam to reżyserować ze świetnymi aktorami rosyjskimi. Tym razem porozumiewając się normalnie. Kiedy właśnie przyszedł kagiebista, o którym już 1000 razy opowiadałam i jeszcze raz opowiem, o 6 rano zastukał do mnie do drzwi, zastukała konsjerżka i powiedziała, że ktoś mnie szuka i że właśnie za nią stał kagiebista w pełnym stroju, w pełnym rynsztunku. Spytał się, czy cywińska. Powiedziałam, że tak. Bardzo byłam przestraszona, tym bardziej, że stałam w koszuli nocnej, niedługiej, niedostatecznie długiej. Więc spotkanie było dziwne, no, ale o 6 rano otworzyłam tak drzwi. Kagiebista powiedział, że mnie szuka premier Mazowiecki. Nie wiedziałam zupełnie, dlaczego mam je szukać, bo raz w życiu go widziałam na oczy i nie mogłam się spodziewać niczego. Okazało się, że mam natychmiast zadzwonić i złapać z nim kontakt, bo no właśnie, bo w tym telefonie mi zaproponował, żebym została ministrem w jego gabinecie. A jak przyszłam do teatru, żeby ten telefon wykonać, to wszyscy już w teatrze wiedzieli, bo okazało się, że najpierw KGB szukało mnie u niego, u dyrektora. Więc dyrektor wiedział już, domyślił się, że jak mnie szuka Mazowiecki, to znaczy się, że chce mi coś zaproponować. Mówili do mnie pani minister. Ja natychmiast musiałam stamtąd wyjechać. No i tak 18 miesięcy przebyłam przeżyłam fascynującą przygodę, chwilami rozkoszną, chwilami straszną, jako minister kultury pierwszy, mając bardzo trudne zadania i ciągle nie wiedziałam, kto podpowiedział Mazowieckiemu mnie i do tej pory naprawdę nie wiem do końca, ale takie mnie słuchy dochodzą, że jednak był to Wajda, który podpowiedział Mazowieckiemu. Wy wszyscy, którzy tak na gorąco, na bieżąco rozliczaliście historię, rzeczywistość za komuny, w jakiś sposób byliście, no nie boję się powiedzieć, gdzieś bezradni w tych latach 90. Czemu się tak stało? Więc tak, ja byłam ministrem przez 18 tylko miesięcy. W połowie już miałam gotową reformę teatru. Przedtem to było, wie pan, tyle było do zrobienia, że reformowanie teatru też musiało trwać przygotowanie do reformy teatru. Przedtem przecież było usamorządowienie kultury. Potem były straszne tragedie z plastykami, którym się odbierało, kazało się płacić za pracownię. Oni byli przyzwyczajeni, żeby nie płacić. Był potworny spór, palili moje kukły. Nic nie rozumieli. Środowiska artystyczne w ogóle nie rozumiały nic, co się stało. Chciały, żeby było tak, jak było, tylko żeby półki były pełne. Naprawdę. Generalnie środowiska artystyczne tak chciały. Reforma, którą myśmy wymyślili w dużej grupie bardzo, bardzo takich ludzi zdecydowanych na to, żeby zrobić porządek w teatrze, żeby zrobić takiego Balcerowicza, po prostu reformę Balcerowicza w teatrze. Wymyśliliśmy rzecz następującą, że
wszystkie teatry byłyby podzielone na grupy takie, które najlepsze teatry dostawałyby pieniądze od państwa i byłaby szansa na to, że mogłyby eksperymentować, mogłyby robić, no, mieć duże zespoły, czyli mogłyby mieć po prostu szansę na tworzenie dobrego teatru. Następna grupa byłaby to grupa, która by należała już do, też jeszcze byłaby finansowana z państwowych pieniędzy, ale tylko na niektóre przedstawienia i miałaby opłacany teatr, znaczy budynek, ogrzewanie, światło i tak dalej. Natomiast na przedstawienia tylko i wyłącznie na jakieś takie, które by były wydarzeniem, które miałyby szansę być wydarzeniem. Na wielką klasykę, na takie rzeczy. Wtedy było to takie myślenie. A trzecia kategoria były to teatry, które by miały płacić, które miałyby opłacać samorządy. I nas już to wtedy, mnie już to wtedy by nie obchodziło jako ministra. Można było przechodzić, i to było najważniejsze, że można było przechodzić z jednej grupy do drugiej grupy, czyli byłaby komisja, która by, jeżeli by ktoś się wybijał, jakiś teatr, to by się przechodziło do tej grupy lepiej finansowanej, aż można by było przejść do tej najlepiej finansowanej i odwrotnie, można było spaść, że tak powiem. Dzięki Bogu, że mi się nie udało, zaraz powiem dlaczego, zrobić tej reformy, bo wymyśleć taką komisję, która by decydowała o tym, było to właściwie, no, karkołomne zadanie. Ja nie wiem, czy bym potrafiła, ale szczęśliwie środowisko się zbuntowało. W sposób zupełnie jednoznaczny powiedziało mi nie, że w żadnym wypadku się nie godzą, że w teatrze ma być tak, jak było i koniec. Nie było siły na to, żeby zmienić. Status quo musiało zostać. W związku z tym, że byłam tylko 18 miesięcy ministrem, no to nie mogłam tego, nie zdążyłam tego zrealizować, bo pewnie jakoś bym wymyśliła sposób na to, żeby ani jednego teatru nie zamknęłam, co było bez sensu. To był czas, kiedy w ogóle nie było pieniędzy, czyli nie można było nic robić. Ale w tej chwili sytuacja teatrów jest podobna. Przecież wszystkie teatry państwowe są teatrami w połowie co najmniej komercyjnymi, czyli muszą tyle zarobić na siebie, że muszą grać różne mało obsadowe komedyjki, żeby móc wystawić cokolwiek poważniejszego. Przechodzę do myślenia o teatrze współczesnym. Teatry nie są odpowiedzialne i nie zdają sobie sprawy, wszystkie teatry, większość teatrów, nie zdają sobie sprawy, zapominają o tym, że pracują za państwowe pieniądze i że nie wolno im eksperymentować, nie myśląc o widowni. Tuż po zamianie teatry w ogóle były zgubione, w ogóle nie wiedziały, o czym mówić. To była, zanim się pozbierały teatry i zaczęły, ja się nie zgadzam z tym, żeby robić teatr polityczny w tej chwili tylko i wyłącznie mówić o współczesności, o dniu dzisiejszym, robić teatr doraźny, robić teatr taki, jak Strzępka robi, że mówi, jak w publicystyce mówi się wprost o dniu dzisiejszym właściwie, prawda? O wydarzeniach z dnia dzisiejszego, o środowiskach zamkniętych, o sprawach takich, które nie wiem, o kolejnictwie w Poznaniu, a tam o szpitalach w Gorzowie, czy... A czemu można było zrobić spektakl, który ewidentnie odnosił się do Kuronia w danym roku, tak, w danej sytuacji, tak, w da... no... Tak, tak. Też publicystyka. Tak. Wtedy nie wolno było w gazecie pisać o tych rzeczach, nie wolno było mówić otwarcie i jawnie, a trzeba było się porozumiewać z publicznością. Natomiast w tej chwili, kiedy w każdej gazecie, w każdej telewizji jest tylko i wyłącznie polityka, polityka i polityka, to ja myślę, że teatr doraźny, publicystyczny jest niepotrzebny. Chyba że jest bardzo dobry. Jak jest bardzo dobry, proszę bardzo, ale jeżeli jest średni i galopują, ci reżyserzy galopują, przecież robią co chwilę przedstawienie i wiadomo o tym, że są niedopracowane, że aktorzy nie wiedzą, w czym grają, co robią,
To jest moim zdaniem zbędny teatr. No przepraszam, pani jak przyszła do Kalisza, zrobiła pani 3 spektakle w pierwszym sezonie. To nie jest zawrotne tempo? Czy to nie jest zawrotne tempo? W teatrach objazdowych, takich jak Kalisz, robiło się 12 premier w roku. Na małej scenie, na dużej scenie, na wyjazdówkę, takie, siakie, owakie. Oczywiście, że to nie było dobre, ale taki był wtedy limit, musiało się tak zrobić. Taka była przypisana teatrowi ilość premier. Ale ja bym chciała powiedzieć inaczej o tym, żebyście tamto wykreślili, to moje mówienie o tym teatrze współczesnym. Wracam z tego Opola, gdzie jurorowałam i strasznie dużo mi to dało, obejrzenie tych spektakli, które, tak dobrze pamiętam Opole z czasów PRL-u, kiedy jeździłam tam raz jako juror, a drugi raz jako podsądna. Było to wielkie przeżycie, był to wielki festiwal, było to coś, co no, tak nobilitowało w ogóle. Z różnymi tam rzeczami byłam, bo byłam tam z Gombrowiczem i byłam tam z Onymi Witkacego. Także nie tak, że byłam z wielką klasyką, chyba nigdy nie byłam z wielką klasyką, ale jako juror oglądałam wielką klasykę. Były takie dziady, które Korzeniewski wyklął od czci i wiary, odsądził. Opole było wydarzeniem. W tej chwili to Opole to taka jest marniutka imprezka jakaś. Ciekawa dla mnie, bo ja zobaczyłam 6 przedstawień młodych ludzi, którzy starają się mieć swój własny stosunek do klasyki. Poza spektaklami, które interweniowały w autora, miały swój własny pogląd na sens tego utworu, tak jak Dziady Rychcika, pozytywnie bardzo ocenione przez nas jurorów, były takie, taka balladyna na przykład z Poznańskiego Teatru Polskiego, napisana przez pana Cecko, bodajże tak się nazywa, od nowa, mimo to startująca w tym Festiwalu Klasyki Polski pod tytułem Balladyna, z aktorami, w których jakiś laborant grał, nazywał się Kirkor, a jakaś pielęgniarka nazywała się matka Balladyny i tak dalej. Nie miało to nic wspólnego z Balladyną w gruncie rzeczy, bo te perypetie też wątpliwe. Nie mogę uznać takiego teatru. Drugi spektakl taki był z Nieboskiej Komedii, zrobiony przez Piotrka Kruszczyńskiego, ojca przecież w jakiś sposób awangardy. Publiczność nie zrozumiała kompletnie niczego, ale to absolutnie. Mimo że mi przecież nikt nie zna Nieboskiej Komedii. Jeżeli się taki spektakl pokazuje w ten sposób, że nie odnosi się on do autora, no to wiadomo o tym, że to jest niezgodne z tym, z zadaniem teatru, że ten spektakl jest dla publiczności. Nie wyobrażam sobie, jak gnieźnieńska publiczność, która chodzi na tego rodzaju przedstawienie, przyjdzie na następne. Nie przyjdzie na następną klasykę. To jest mordowanie klasyki. Nie jestem przeciw tego rodzaju interpretacji właśnie jak Dziady kolegi Rychcika. Przyszła pani do tego teatru i nagle tam jak strasznie dużo znowu kobiet się pojawiło wśród tak autorek, reżyserek i... Całkiem intuicyjnie. Nic w zamiarze. Ja po prostu lubię pracować z babami, to jest prawda. Ale nic to nie ma wspólnego z takim myśleniem, że ja tu kobietom pomogę, że coś nie, nieprawda. A czy to jest tak, bo to już zamykając, jeszcze wracając do tematyki kobiet. Kiedy zaczynała pani pracę jako dyrektor, w zasadzie wpuszczała pani na scenę mężczyzn. Teraz, jak w Ateneum, wpuściła pani na scenę kobiety, to znaczy nie było wtedy kobiet po reżyserii, a teraz jest ich większość. Pytanie
Pani też w ogóle nigdy w tych kategoriach nie myślałam, w kategoriach płci. Ten mi się podobał, reżyser, czy ta reżyserka, to brałam. Miała możliwość zrobienia, to ją brałam aktualnie. Jak przyszłam do Ateneum, w związku z tym, że wydawało mi się, że muszę zdjąć parę sztuk, które nie chciałam, żeby były twarzą tego teatru, którego jestem dyrektorem, które już Holubek ciężko chory zostawiał, ale one już nie powinny być grane, to musiałam robić przedstawienia. Już chciałam zrobić takie przedstawienia, które będą, no, będą twarzą tego teatru, którym ja kieruję. Wobec tego były to spektakle nie doraźnie polityczne, ale dotyczące współczesności. Było to miasto, moja córeczka, było to bardzo dobre przedstawienie reżyserki też, to było na otwarcie razem z moim Hawlem. Jugosławiański znakomity dramatyk, tak, bo to było ostre przedstawienie, dobrze bardzo przez nią zrobione i świetnie zagrane przez moje dziewczyny i przez starszych panów. Publiczność wychodziła trzaskając drzwiami, bo było o seksie i było o różnych nieestetycznych rzeczach. Publiczność tego nie przyjęła. Publiczność Ateneum była bardzo publicznością zdecydowaną, jaki teatr chcą mieć. Taki, jaki robił na końcu Gustaw Holubek. Wprawdzie było tam przedstawienie właśnie powrotu do domu Pintera, to ludzie nie chodzili na to w ogóle. To było dobre przedstawienie, musiałam zdjąć, bo ludzie w ogóle na to nie chodzili. Nie wiedziałam jeszcze dlaczego, potem się zorientowałam. Jest tak w Warszawie, że w Warszawie ludzie rzeczywiście mają swoje teatry i żądają, żeby w tych teatrach, oczekują, żeby w tych teatrach był grany ten repertuar, który oni zaaprobowali, który oni chcą tam oglądać. A jeszcze pytanie, czy myśli pani... Ale jeszcze dopowiem tylko, że Ateneum było moją klęską. Tak, było moją klęską, może dlatego, że zapomniałam o Bogdanie Korzeniewskim, który mnie nauczył pokory. Przyszłam do Ateneum, mój mąż krzyczał na mnie, nie idź, nie bierz tego, nie dasz sobie rady, bo on wyszedł z Ateneum, nie chciał tam być dłużej i poszedł do Współczesnego. Opowiadał mi, jak tam jest. Ja tam zresztą reżyserowałam Antygonę w Nowym Jorku za czasów Warmińskiego jeszcze, więc widziałam ten teatr od środka, ale mało, bo to było tylko trzech aktorów. No, potknęłam się, bo nie wiedziałam, że ten zespół jest tak twardy i tak dokładnie wie, że jest genialny i że wszystko wiedzą i że tak ma być, jak było i że nie wolno niczego zmieniać, że jak ja zaczęłam zmieniać cokolwiek, jak zaczęłam zmieniać też obyczaje w tym teatrze, no to odmówili mi posłuszeństwa, zaczęli odmawiać mi pracy przy tej sztuce, przy tamtej sztuce. No, mieli do mnie pretensje, że ja każę bywać na próbach wszystkim i tak dalej. No i zdałam sobie sprawę, że ja tutaj już więcej nie urobię nic i po tych trzech latach odeszłam. Już pokorna. Czy pani może powiedzieć, że była solidarna wobec kobiet? Lubiła pani pracować z kobietami na początku swojej kariery? Ja w ogóle wolę pracować z kobietami. Kobiety są za każdym razem też jako dyrektor teatru też wolałam pracować z kobietami, oczywiście nie w zespole technicznym, ale w tych zespołach administracyjnych wolałam pracować z kobietami. Kobiety są dokładniejsze, są bardzo lojalne w pracy. Ja się nie spotkałam z nielojalnością. I bardzo oddane pracy. Tak mi się wydaje, że mają mniej, że bardziej im na tej pracy zależy. Potrafią traktować
swój zakład pracy jak firmę, z którą są związane na być albo nie być. Jak przyszłam do Ateneum na dyrekcję, zaraz powiem na scenie, jak przyszłam na dyrekcję w Ateneum, to wszystkie kobiety miały niższe gaże niż mężczyźni. Lepsze aktorki w ogóle miały niższe. Musiałam pracować nad tym przez cały rok, żeby mi się udało podnieść gaże kobietom, żeby dorównać to. Także jest coś takiego nawet w teatrze, że kobiety są traktowane gorzej. Może dlatego, że jest ich więcej, a mniej jest ról dla kobiet, czyli jest ich za dużo w teatrze. A w szkole nie myśli się o tym i kończą tak jak panowie, tak proporcjonalnie, tak samo. Na scenie jest oczywiście, że są, nie mogą być wobec siebie do końca lojalne, bo nie mogą być zazdrosne o mężczyzn, bo to jest jak gdyby inne role, natomiast nie mogą ich zastąpić, natomiast ani mężczyźni tychże kobiet. Natomiast siebie nawzajem można i wobec tego jest zazdrość i zawiść w trakcie robienia obsad. Na pewno są wobec siebie, wobec tego nielojalne. To jest normalne, ale to jest zawodowa, że tak powiem, zazdrość. A czy czuje się pani feministką? Nie. Bardzo staram się myśleć o równości, o tym, żeby kobiety miały równe szanse naprawdę, ale nie, żebym była feministką, bo mnie strasznie denerwują taka zaborczość feministek, taka niechęć do mężczyzn właściwie.